Witajcie, witajcie. Kolejna odsłona Crypto Bros. Dzisiaj mówimy, jak oto kapitał, pieniądze płyną w krypto, dlaczego tak jest, no i jak z tego skorzystać, jak to wykorzystać ku własnej korzyści. Także bardzo ważny film. Film, o którym no, ludzie sam zapominam w sumie, że tak jest i często się napotykam, że za wcześnie coś kupuję, a powinienem chwilę poczekać. Podam wam przykład, co na przykład zrobiłem za szybko, ale no nie zawsze to się odgadnie, czy na pewno tak będzie, ale ten główny cykl ruchu kapitału do tej pory działał, aczkolwiek chciałem wam pokazać, że tutaj pan Kryptoruki twierdzi, że przez to, że będzie ETF, to troszkę nam te przepływy kapitału w krypto się zmienią. Więc zobaczymy, czy ma rację, czy nie ma racji, wszystko się okaże oczywiście już za rok czy dwa, jak będziemy w pełnym rynku byka. No więc co tu pisze? Pisze, że w każdym rynku byka w przeszłości były bardzo podobne ruchy kapitału. Czyli najpierw ludzie kupowali stablecoiny, ze stablecoinów przechodziliśmy do Bitcoina, później Ethereum, no a później już wchodzimy do protokołów numer 1, czyli nasza Solana, Arbitrum, tam poziom drugi, tutaj Phantom czy inne, Cosmos i tak dalej. I właśnie z tych protokołów 1 później idziemy do mniejszych midcapów, czyli nasze DeFi, nasze Aave, nasze Uniswapy, aż na końcu wchodzimy do samych degeneracyjnych, na mniejszych lowcapów, które my oczywiście kupujemy od razu. Ja szczerze powiem, nie bawię się w coś takiego. Po prostu najważniejsze layer 1 trzymam, jak zawsze trzymałem, i od razu kupuję lowcapy, ponieważ no nie zawsze to wychodzi w ten sposób. Ale jak robicie to w ten sposób, to również udaje się wam dobrze zarobić. Czyli przepływ kapitału idzie zawsze od największego Bitcoina, po Ethereum, po Layer 1, po midcapy i po te najmniejsze degeneracyjne krypto. I tak zazwyczaj się działo w poprzednich krypto rynkach, kryptocyklach. I teraz on uważa, że w tym rynku byka, przez to, że właśnie mamy instytucje, i że te instytucje raczej będą preferowały te aktywa, które będą kompatybilne albo będą potwierdzone jako bezpieczne przez SEC, czyli amerykański Securities and Exchange Commission, czyli tutaj mamy właśnie instytucje zarządzane też z pana Gary'ego Genslera. Czy tak będzie? No, może. Instytucje raczej nie chcą podejmować nadmiernego ryzyka, tak jak my. My to wrzucimy 1000 zł czy tam 500 zł w byle shitcoina z nadzieją, że coś z niego będzie. No, instytucje tak raczej nie będą działać. Instytucje raczej wrzucą większe sumy w większe tokeny. Taki Ethereum, taki może Ripple. Wszystko, co SEC powiedziało, że jest ok do inwestycji, oni będą bezpieczni, oni będą raczej preferowali. Dlatego na pewno na początku Bitcoin i Ethereum w tym rynku byka no będą sobie radzić dobrze. Do tej pory jeszcze nie ma ETF-a, czyli mamy te altcoiny jak Solana, które radzą sobie lepiej. Ale czy jak zatwierdzą ETF, to czy czasem po prostu Bitcoin i Ethereum nie zostawią naszych altów w tyle? To jest to ryzyko ludzi, którzy trzymają małe alty. A jeśli powiedzmy, że nie zostawią w tyle, to jeżeli instytucje będą kupować Ethereum i Bitcoina, to czy altcoiny również będą szły razem z tymi dwoma największymi blockchainami w górę, czy też Ethereum i Bitcoin zabiorą tutaj scenę i wszystkie zyski? Nikt tego nie wie. Jak ktoś wam powie, że wie, to jest głupkie i tego głupka nie słuchajcie. No tutaj mówią, że jeżeli Bitcoin poszedł do góry pięciokrotnie, to Ethereum poszło do góry dziesięciokrotnie, a takie alty to poszły nawet 20, 30, 50 czy 100-krotnie. I tak się działo w poprzednich rynkach byka i tak ma się nie dziać w tym rynku byka. Nie wydaje mi się, że tak będzie. Wydaje mi się, że alty mimo wszystko będą razem z rynkiem szły do góry, bo pamiętajmy, że to nie tylko instytucje mają Ethereum i Bitcoina,
A ci degeneraci, którzy mają Ethereum Bitcoina i ten Ethereum i Bitcoin pójdzie im do góry, to oni automatycznie będą kupować te bardziej ryzykowne alty i będą w ten sposób zmuszać te alty do wzrostów. Także według mnie jego teza się w pewnym sensie sprawdzi, bo Bitcoin i Ethereum na pewno sobie poradzą dobrze, ale według mnie nie stanie się tak, że altcoiny będą tutaj gorzej wypadną, czy coś takiego. Nie chcę mi się tego czytać, bo nie zgadzam się z tezą, a jak się nie zgadzam z tezą, to czegoś takiego nie czytam. Ale ważne, że potwierdził ten przepływ pieniędzy, który do tej pory jest i zawsze będzie, przynajmniej na razie. Czyli stablecoins, Bitcoin, Ethereum, główne protokoły i później średnie i małe alty. To na razie tyle z tej wersji. Przejdziemy teraz do ciekawej aplikacji, którą chciałem Wam pokazać. Uwaga. Jest to w sumie strona, ale mają też aplikację. To Wam zaraz wejdziemy na aplikację. DropsTab.com. Dlaczego jest fajna? Fajna, ponieważ zobaczycie sobie na menu, to można zobaczyć bardzo fajne, ciekawe rzeczy, które są nam, jako ludziom, którzy inwestują w krypto, potrzebne. Czyli patrz, mamy inwestorów i VC, którzy są fajnie nam pokazane od najlepszych inwestorów, może Wam pokażę od razu, którzy mają najlepsze zwroty, a w rundzie publicznej albo w ogóle macie tutaj, które fundusze są tier 1, czyli najważniejsze i najlepsze, to tutaj wygrywa oczywiście Jump Trading, A16Z, czyli Andreessen Horowitz, Paradigm, Mark Cuban jest wysoko, tego nie wiedziałem. Jeden Confirmation, Multicoin i takich Tier 1 mamy dość dużo. Jeśli chodzi o... Tutaj możecie sobie wybrać Angelów, czyli Anioły, czyli największe, najważniejsze mózgi w krypto. W co inwestują, co trzymają. I widzicie, jest Naval, jest Mark, jest Santiago, jest Fred Ersham. Jack Dorsey nawet jest, także tier 1 jest tylko Mark Cuban, z tego co widzę. I tutaj jak sobie zobaczycie, tutaj macie oczywiście co mają, co trzymają w portfolio. Niektóre loga się sorki nie pokazują, ale mam kiepski zasięg tutaj internetu. Tutaj macie, które z tych projektów są zlistowane z Binance, to widzicie. Zazwyczaj 1/3 mają, 1/3, 1/3, a patrz tutaj, Union Square Ventures, połowa ich inwestycji zawsze idzie na Binance, to już jest ważne, bo jak ktoś idzie na Binance, to co? Pompuje. I to może być nasze wyjście, jak ktoś wchodzi na Binance. I tutaj mamy zwrot retail. Retail zwrot tutaj to znaczy tyle, że w momencie rundy publicznej, czyli tego, co my bierzemy udział w naszych launchpadach, jeżeli byśmy inwestowali z tym inwestorem, jakie mamy zwroty? Tutaj widzicie, najlepiej w wersji publicznych tutaj rundach inwestować z Jump Capital, z Andreessen Horowitz, z Paradigmem, z Cubanem, z Yield Confirmation, z Multicoin. Ale z drugiej strony prywatne inwestycje, czyli coś, to oni muszą trzymać długo. Jak chcemy coś ważnego, znajdziemy coś fajnego i chcemy to podtrzymać, powiedzmy, dłużej niż przez tylko do zlistowania, powiedzmy, na Binance, no to już lepiej trzymać takie coś z Jump Capital, z Paradigmem, z Multicoinem czy z Delphi. Czyli tutaj mamy różnicę, czy chcemy coś wejść, zarobić i wyjść, czy chcemy naprawdę coś podtrzymać. To mamy już fundusze, na które trzeba patrzeć i jak to rozdzielić. Mamy oczywiście ilość inwestycji i mamy, kiedy ostatnio taki fundusz inwestował. Więc tutaj mamy ostatnie inwestycje, mamy z Binance Labs, Paradigm i Sequoia. Policzeń oczywiście też. Tutaj mam też performancję na Twitterze. Także jest dość ciekawa opcja, jeśli chodzi o inwestorów. Dalej. Mamy rundy finansowania. Jeśli wejdą, też możemy zobaczyć, jakie rundy finansowania. Czy to będzie seed, czy to będzie właśnie publiczna, czy to będzie Series A.
I tutaj mamy chyba ostatnie inwestycje, jakie były według daty. Tak, według daty, czyli mamy.